jedna jedyna była tylko potwierdzona, że człowiek pobity wtedy zmarł w szpitalu po jakimś miesiącu czy dwóch. Miałem jakiś bardziej wspólny język z młodzieżą, pomimo dużej różnicy wieku. I moja pracownia była taka trochę traktowana przez innych jako trochę jakiś taki dziwolog. To ich dzieci zostały zabrane tylko do obozu łódzkiego i albo pozostały tam do końca, albo te małe zostały przewiezione do Potulic. Jesteście w stanie zaimprowizować tą scenę? Nie obchodzi mnie to! Wstańcie i pokażcie emocje! Jak mogłaś! Julicia, spokojnie! W ogóle ten? Jara się lajkami na tym? Na Facebooku? Znaczy nie jaram, ale no fajnie mieć dużo lajków, nie? Znaczy, że coś lubiona. Za to mam 37 lajków. Tak? No to moje zdjęcie ma chyba 200 jest. Zaraz ci pokażę, jak chcesz. No, pokażę. Mam dla ciebie prezent na Dzień Babci. A w Norwegii jaka zima? No, słyszałem. Ty możesz być drugi, możesz być trzeci, ale Oskar. Tak. Ty nie możesz być tutaj, nie tu, bo zawsze około zachodzisz i jesteś zawsze, kurwa, w drzewie, kurwa. To zrobiłeś. Byłeś tu. W wojsku z tytułu zawodu, który robił jeszcze przed wojną, znalazł się w zespole fotografów, którzy wyłącznie wywoływali zdjęcia lotnicze. On sam tych zdjęć nie wykonywał, bo przez dłuższy czas wokół niego był taki mit, że on sam latał i fotografował z góry. Nie, on nie latał i nie fotografował. Wyglądają podobnie, ale śpiew jest całkiem inny. Proszę sobie zapamiętać, że są kanarki harceńskie i inne. Kamil, brawo. Akcja! Bo! Mówi, są trzy nauki. On pewne terminy rozumie inaczej niż my je dzisiaj pojmujemy i na pewno inaczej niż pojmował je wykształcony człowiek w XVII wieku. Chociaż też się zapisał i w tym momencie jutro przychodzimy tu na komputery. Nie umie nic na komputerze, ale niech próbuje. Ja znowu wolę, żeby nie, bo to drugi komputer trzeba. Hauptmann nie stronił w życiu od wystawnych przyjęć. Mówił, że tu na Hiddensee też potrzebuje wieczornego towarzystwa, aby móc zasunąć zasłonę całego dnia. Wjeżdża. Kiedy wiele osób rezygnuje, załamuje ręce, w dalszym ciągu działa, jest w dalszym ciągu aktywny, w dalszym ciągu ratuje ludzi. Dziesiąty festiwal, a więc 10 lat, kiedy zaczynaliśmy, miałem długie włosy. Ten
tramwaj, który widzimy z tyłu, jeździ przez cały rok na zabytkowej linii. W soboty i niedzielę wozimy pasażerów chcących się przejechać nostalgicznym tramwajem. Ogromne kompleksy leśne porastające wzgórza po obu stronach Bobru, a także bogactwo gatunków roślin i zwierząt od wieków stanowiły magnes przyciągający w to miejsce ludzi spragnionych kontaktu z naturą. Studia artystyczne były w planach już od samych moich początków, bo mój ojciec skończył malarstwo w Krakowie i czynnie się zajmował, może niekoniecznie malarstwem, ale sztuką. Byłem akurat w Wariatkowie, w szpitalu w Bolesławcu na oddziale 14B. No i udawałem schizofrenię paranoidalną, oziębłość umysłową. Powietrze się zagęszcza, powietrze staje się rzadsze, gęstsze. Mamy też wiatr, prawda, kiedy próbujemy pokazać publiczności, że to jest wiatr. I to jest fantastyczne i ciekawe. Milionów Polaków należało do Związku Zawodowego, do Solidarności. Byśmy poczuli taki oddech, coś się dzieje w kraju, wszyscy się cieszą, bo jest jakaś nadzieja, bo wydawało się, że to już bez nadziei żadnej. Osobom wybierającym zależało na tym, żeby to były kobiety w dobrym stanie. Nie mogły być wygłodzone, nie mogły być wychudzone, jak to po pobycie w obozie. Dzięki temu czuję się wolny. Rozwiązanie bazuje na przemianach termodynamicznych. Opiera się na dwóch niezależnych obiegach energii cieplnej. Krzyże te są często pokaźnych rozmiarów i jeden człowiek nie mógłby tego sam dokonać. Do roku 2013 Złotoryjski Las skrywał 6 znanych nam krzyży. Ziomka ogarnąłem, nie? Kafel za godzinę. Jeżeli dobrze się postarasz, może i więcej zarzuci. Ziomek wypchany sianem po uszy. A no i pamiętaj, że 10% to dla mnie leci, co nie? Nie, nie zabijajcie mnie! Nie, nie! Oddam wasze narkotyki! Nie, nie! To nie chodzi o narkotyki, tylko o lizaki. I o gumy. Gumy to ja sam zjadłem. Jak to zjadłeś? Mam ja głodny! No to ma
złapać te klerzy! Ale ucieka! Łapać! Tak jak widzieliście, jeżeli w miejsce x postawimy wartość ujemną, delta wyjdzie. Chyba nie pękła. A co tu się wyprawia? Dawaj to! Kluczyków zapomniałem. O, dziękuję panie prawinarka. Nie ma za co. Do każdej roli potrzebny jest kostium. Daj mi, tak, jak jeszcze raz powiedziałem, babku, fajkę i gumowce. I będę grał prostego chłopa. Ja też potrzebuję kostium. Ale ja babę potrzebuję. To babę to sobie poszukaj, tu obok jest Alhambra.